Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku ze sezonu 6 Minecrafta na modach z Safe Mod. Dzisiaj stworzymy to, co zapowiadałem zresztą ostatnio, czyli stworzymy taką małą elektrownię, która będzie tutaj próbowała zasilić nasz cały układ, który tutaj będzie w środku, czyli takie małe perpetuum mobile, które w teorii przynajmniej, tak mówię w teorii, będzie nam zasilało tą kopułę całą. Będzie to dosyć spory układ. Tutaj jak widzicie, przełożyłem już wszystkie te maszyny, które mieliśmy z Thermal Expansion, bo one mi się bardzo przydadzą, a nie chce mi się latać cały czas, żeby tam coś wyciągać z tamtego poprzedniego układu. Czyli tak, wrzucimy pierwsze co, żeby tutaj się nam przepalał już redstone, gdyż będziemy potrzebowali więcej kabli. Oraz przydałoby się troszeczkę pozyskać obsydianu, którego niestety nie mamy, więc zaraz się wybiorę pewnie i pościnam drzewa, tak, jak będzie chyba najprościej zrobić, albo pójdę do świata z Mescrafta i tam pościnam drzewka. No, chyba tak wykonamy. Okej, okay, ale co dzisiaj? Dzisiaj Magma Crusaderry będzie trzeba potworzyć dosyć sporej ilości. Mam ich 9, będę potrzebował ich o wiele, wiele więcej. Nie wiem, jak z surowcami stoję. Czekajcie, akurat tam dobrze ustawione na Thermal Expansion. Magma Crusaderry to są te. Jak widzicie, brakuje mi Nether Bricków. Więc Netherrackty trzeba zabrać ze sobą. I do tego potrzebny będzie kompresor, który mam wykonany oczywiście, ale jeszcze nie przeniesiony, więc trzeba po niego szybciutko polecieć. Dobra, mamy ekstraktor i kompresor, czyli dwie rzeczy, których tutaj nie mieliśmy przedtem zamontowanych, więc w tych dwóch miejscach na samych końcach postanowiłem, że je zamontujemy, ale w takim razie będziemy potrzebowali tutaj jeszcze kabelki, żeby je podpiąć. Zobaczcie, mamy koprowe kable, tylko 4 sztuki, niestety bida i to straszeczna, ale dobra, mamy to oraz pewnie jakieś obcęgi tam, kurczę, coś do cięcia powinniśmy tutaj jeszcze mieć. Tak, jest dąży to dosyć rozwalone, no ale stworzymy ile można, czyli 30 sztuk. No, niech będzie. Teraz to oraz guma. Guma powiedziałem. Proszę bardzo. Tego wykonajmy troszeczkę więcej sztuk. Dobra, tyle mi wystarczy. Teraz tak, transponzery czy jakieś mamy? Mamy. Znaczy transformatory, przepraszam was bardzo. Teraz chodźmy na dół. Tutaj potrzebne będzie zasilanie 32 EU, dlatego też musimy do każdego z tych miejsc podpiąć to urządzonko i oczywiście doprowadzić standardowo prąd. Tutaj z tym jest problem, jak to chyba gubi czanka, to wtedy tam to się rozpina i wtedy są problemy, ale teraz po postawieniu tego chunk loadera póki co odpukać na razie problemów nie mam. Więc jeśli coś się będzie pokazywało, jakieś ekscesy z tym, to zmienimy tamtą bateryjkę z Universal Electricity na jakąś inną modyfikację. Ekstraktory dostaną po jednym upgrade'zie, więcej chyba nie mam aktualnie zrobionych i możemy teraz rzucić do przerabiania nasz Nether Brick. I standardowo tutaj podepnę sobie, nie w tą stronę, skierowane w dół i chest obok. Otóż to. I zamontujemy całą resztę. Tu. Aż się prosi jeszcze o import do bazy, żeby stworzyć im. Importera nie mam. Czy jestem w stanie go jakoś dosyć prosto, szybciutko wykonać w ogóle? Klik. Okej, okay. Interfejs akurat był do wykonania, więc nie musiałem zbyt dużego cięcia robić. Mam już to, teraz tylko kable, podpiąć cały układ. Będzie tylko i wyłącznie importer obsługiwany, a cała reszta na razie jest niepotrzebna. Czekaj, tutaj zamontuję kabel, otworzę, więc w porządku. Więc tworzymy takie przejście od góry, a tu najwyżej pójdzie nam jeszcze eksporter, jak będzie potrzebne. I tutaj będzie wysysanie już wykonanych Nether Bricków. Więc dobra, ten układ jest już zrobiony w pełni i będzie działał, ale od razu jeszcze nasunął mi się jeden pomysł. Do tego będę potrzebował jeszcze stworzyć sobie więcej tych naszych importerów, ale surowce, jak tutaj stoimy z nimi, dosyć kiepskawo widzę, że z surowcami my stoimy znowu zresztą. Ile tego wykonam za jednym razem? Wow, 64! Plączy mi się język, przepraszam bardzo. 64 wykonane, więc dosyć fajnie. Teraz tylko dwa razy wykonamy tego Matrixa. Teraz wykonamy sobie jednego. Dwa razy. Kabli więcej potrzeba.
Raz, dwa. Teraz tak, o, jeden importer i jeden eksporter. Tylko że ten eksporter musi być jeszcze lepszy. On potrzebuje diamentowe polepszenie. Więc dajemy diamentowe polepszenie, dajemy nasz eksporter i mamy Fusion Exporter. Zaraz wam powiem dokładnie, po co mi akurat ten jest. I do tego jeszcze przydałby się nam hopper. I pójdziemy teraz zamontować taki malutki układzik, który będzie nam służył do automatycznego ładowania naszych butli z tlenem. No bo, jak wiecie, potrzebujemy tego tlenu dosyć sporo, więc trzeba sobie z nim tutaj jakoś poradzić. Gdzie ja go zamontuję, żeby to było dosyć fajnie obsłużone? Więc co, przydałoby się, żeby jak najbliżej nas jednak go zamontować. Więc zamontujemy tutaj, żeby pociągnąć ten kabel. Jeszcze pamiętajcie, że to trzeba podpiąć do układu. Więc zamontujemy pod tym. I akurat jest. Dobrze zamontowane wszystko. Teraz potrzebujemy tak. Oczywiście wyciągać surowce oraz wysyłać. Tu wystarczy chyba zwykły hopper. Tutaj nie będę zbyt bardzo tutaj się bawił. Do którego zamontuję Fusion. Czyli wrzucanie surowców. I teraz to wszystko trzeba podpiąć z naszym układem. Wydawało mi się, że tutaj miałem gdzieś takiego roboczego zamontowanego. Chyba, że to nie w tym miejscu. Taki roboczy crafting terminal. Ale niestety tego tutaj nie ma. Kabelki kolejne. I teraz taką. Mamy nasz tank, jak wygląda. I nasz pusty tank. Tank pusty. Też mamy, jak wygląda. I spróbujemy teraz to jakoś tutaj w miarę sensownie zamontować. Czyli pierwsze, co trzeba, podpiąć się do układu. Więc tym kawałkiem przejdziemy. Tutaj, to jakoś potepnijmy razem ze sobą, żeby to szło pod jednym kablem. I dobra, układ jest już podpięty. I tu w wysyłaniu ustawiamy pusty, ale w tym ustawimy na 75%. Czyli jeśli będzie do 75%, to żeby tutaj wysyłało. Czyli żeby napełniło to i tak czy siak do pełna. I wyślimy ten. On tu poleci automatycznie do naszego układu. No, dokładnie. Czyli jeśli jakiś będzie miał poniżej 75%, poleci tutaj do naładowania. I przez to każdy nasz tutaj tank będzie, znaczy każda nasza butla, czyli tank, dobrze powiedziałem, będzie napełniona. Zobaczymy, czy tylko to zadziała nam. Dobra, działa wszystko poprawnie. Tutaj już nam dwie sztuki poleciały, więc wszystko działa tak, jak sobie tutaj zaplanowaliśmy. Więc teraz możemy przejść do naszego tematu, który był zaplanowany, czyli Thermal Expansion. Dobra, pytaliście mnie też, dlaczego nie używam Logistic Pipe'ów. Ja zakładałem to pod koniec sezonu 5. Niestety na tej paczce nie ma Logistic Pipe'ów. To się dowiedziałem ostatnio. Patrzyłem się, będę myślał jeszcze o dograniu ich. Nie wiem, czy to jest powodem jakichś problemów jeszcze innego typu, dlatego na razie Logistic Pipe'ów nie będzie tutaj stosowanych. Skupię się znowu na Applied. Możliwe, że później stworzę przejście między tymi dwoma systemami i będę korzystał z tych systemów równocześnie, bo jak wiecie, będę podróżował między planetami, z tego nie rezygnuję, dlatego też system logistyczny bardzo mi się przyda na innych planetach. Tutaj zaplanowałem, będę umieszczał nasze Magma Crusabery po całości, one tutaj będą zamontowane. Jaki sposób tu będę dostarczał im w takim razie surowce? Tak, bo to trzeba jakoś tutaj załatwić, żeby im surowce dostarczyć. Dobra, dwa mi zostaną na razie. Oczywiście później może być ich o wiele więcej, na razie tyle sztuk mi wystarczy. Na środku każdego dam dystrybutor. Czy to wiecie, czy to szybkościowo się wyrobi? Tutaj będę musiał z tym obczaić. I tak samo, co się stanie, jeśli na przykład się któryś zapełni i będzie wtedy problem, bo no nie chciałbym tutaj, żeby mi system się zapchał z tego też powodu. Dlatego mamy dwa wyjścia. Albo dystrybutory, czyli rozsyłamy, że każdego ma iść po jednej sztuce, co jest sensowne, albo też załatwimy sprawę za pomocą insert, czyli napchaj pierwszy, napchaj drugi, trzeci, czwarty i tak do końca, a resztę wysyłaj do Voida. To jeszcze
też muszę obmyślić dokładnie, ale powoli zaczniemy już to robić. Czyli tak, bon mille musimy zamienić na kaktusy. Ilości 14 chyba, albo 15 przetwórzmy. Wiem, że kaktusy dosyć blisko były. Tak mi się wydaje przynajmniej, a jak nie, to sobie zjadę mojej... O, jest, kaktus. Dobrze, mi się wydawało, że są dosyć blisko. Mamy ich 30, to powiedziałem, że to się podwaja, ale nieważne. Minimum stołu nam mamy. Teraz tak, potrzebujemy wziąć sobie szkło. Potrzebujemy żelazo. I stworzyć sobie transport pipe, które zamienimy w ilości, no niech będzie tych 16 na insert. Insert, to chyba są te pipe, z tego co mi się wydaje, ale przedtem były inaczej kraftowalne. Teraz jest troszeczkę inny build na nie, ale to jest nieistotne. Teraz tak, o, potrzebujemy szkło, standardowo, wykonamy sobie więcej tych. Potrzebujemy jednego void pipe'a. Właśnie, teraz jak tak to wykonuję, to zapomniałem, że w Thermal Expansion pojawiły się i te, pojawiły się item duck. Nigdy z nich nie korzystałem. One mogą być polepszone jeszcze. Chociaż polepszone mi są niepotrzebne akurat. Tu są te wolne, rozumiem. A tutaj są niewidoczne, jak przechodzą surowce, a tu są widoczne. Tu i tu. Tutaj jest lit stosowany, wiecie co? Ale ta tutaj jest o wiele tańsza nawet. Nie, ten wyświetla, a ten nie wyświetla. Kurczę, mam problem. Nie, ten chyba będzie wyświetlał. A tutaj potrzebowałbym hardened glass. No i tu mam dylemacik mały. Co tak naprawdę lepiej byłoby dla mnie teraz wykonać? Dobra, co, wszystko wyjdzie w praniu, tak mi się wydaje. Wykonujemy teraz... tego nie wymówię wam. Więc wykonujemy taki jeden item. Jeden nam na razie powinien tutaj spokojnie wystarczyć pod ten nasz układ. Jeśli będzie za mało, to wykonamy drugi. Jak widzicie, on jest dosyć tani. I teraz wreszcie zastosujemy manipulator. Czyli... Tak, o, dzięki tej maszynce będziemy produkowali kobla, ale tego kobla musimy zamienić na... Korczaczki. Na Netherrackta. Netherrackt kosztuje 1 EV, jak to widzicie właśnie z dołu, tak samo jak cobblestone. Więc można je 1:1 zamieniać dzięki temu urządzeniowi, więc to jest genialna sprawa. Bardzo ułatwia ona sprawę, to tak, to wiem, o tym jest tego świadomy. No ale dlaczego mam z tego nie korzystać, skoro jest to modyfikacja normalna, która jest dodana do ATS-a. Więc w takim razie wykonujemy taki jeden manipulator. Będziemy potrzebować do tego kilka hopperów, żeby to w pełni obsłużyć. I... Jednak zastosujemy na razie item dukty, później najwyżej je zamienimy na coś innego. Insert, no to insert stosowałem dosyć często. Item dukty są nową rzeczą w Applied Energetic, więc na pewno będzie przyjemniej je zastosować. Później może zrobimy z nich te szybkie item dukty, jeśli one będą za wolne dla nas. Chociaż wydaje mi się, że będzie chyba wszystko w porządku, ale to jak zawsze wychodzi wszystko w praniu. Dobra, tyle sztuk nam wystarczy, 64, wow, naprawdę sporo. Okej, i teraz tym wszystkim możemy pójść na dół i zacząć to montować. Z przodu będzie wyjście, z tyłu będzie dojście prądu, który też tutaj zaraz im przepuścimy. Teraz tak, wyłączmy wszystko, na górze damy tak, a nie, z przodu nie mogę zrobić wyjścia. Ale mógłbym stworzyć jednak inaczej. Czyli tak, o, z tyłu bym zrobił wejście surowca, a z góry dałbym wyjście cieczy. I w ten sposób całość obcykać byłoby trzeba. I to byłoby chyba najlepsze wyjście. Okej, teraz jak już jest to wykonane w całości, tu mamy środek idealnie, montujemy od tego miejsca item dukty, które łączymy ze wszystkimi naszymi urządzeniami. Tutaj jak widzicie, macie kierunki, w którą to stronę będą itemy podążać. Teraz tak, montujemy tutaj nasz manipulator, do którego podpinamy
Na razie dwie sztuki, ale na razie wykorzystamy tylko i wyłącznie jedną maszynę. Może później, jak mówiłem, będą dwie maszyny, której ustawimy wyjście na dół surowca, czyli ten kolor. Cieczy nie musimy ustawiać, bo to nie ma sensu. Teraz tak o. Czy ten item będzie potrafił wyciągnąć surowiec? To zobaczymy. Ustawimy tylko tutaj jeszcze kierunek, bo to już jest kierunek do ustawienia. Albo nie? Nie. Jest kierunek, ok. Dobra, muszę dokładnie poczytać jeszcze z tymi kolorami, co tutaj się pokazują. Ale to chyba jest oddalanie, przybliżanie, żeby to jakoś tam sensownie szło. I chyba można tutaj ustawić, żeby szły porówno. Dobra, jednak jest możliwość. Jeśli ustawimy na tej rurce, która jest podpięta do wyjścia, i ustawimy tryb pomarańczowy, czyli Road Robin, on będzie rozsyłał do każdego z chesta, czyli każdego z tych naszych Magma Crusaderów, taką samą liczbę surowców. Tak to powinno działać, czy tak jest faktycznie, przekonamy się już niedługo, ale pierw doprowadźmy mu prąd, czyli trzeba w tamtym kierunku doprowadzić prąd. Niestety tutaj musiałem stworzyć taką małą lukę w środku, bo to trzeba oczywiście rozprowadzić jakoś w miarę sensownie. Teraz muszę tutaj wszystko rozwalić, żeby dostać się jeden klocek niżej. Mam nadzieję, że teraz jak położę wszędzie tutaj te kable, to że prąd tutaj będzie szedł, będzie wystarczający. Jeśli nie, to polepszy i oczywiście o jeden poziom wyżej dzięki Invar ingotom. Tak, one polepszają nasze rurki o jeden poziom wyżej. Przynajmniej jeden poziom, wiecie. Oczywiście nie stworzą tego ostatniego, ale ten podstawowy jak najbardziej. Dobra, więc teraz wszystko zasłaniamy, żeby tutaj to było w pełni zrobione. I tutaj już prąd nam powoli zacznie się magazynować. Potrzebujemy teraz wyprodukować pierwszą ilość lawy, gdyż nie mam lawy, żeby nawet tutaj zademonstrować, jak to wszystko powinno działać. Właśnie. Skoro nie mam lawy, to po co ja uruchamiam wszystkie silniki naraz i marnuję prąd? Powinienem tylko ten jeden uruchomić, żeby on szybko się naładował. Okej. Okay. Niech on się tam szybciej naładuje. Przepalenie Netherracka kosztuje nas 120 tysięcy RF-ów, a lawa, którą pozyskamy w ten sposób, wyprodukuje nam 180. Więc jak można to prosto policzyć, będziemy i tak czy siak na plus zawsze. Teraz Thermal Expansion. Co stworzymy do magazynowania? Myślałem właśnie o tych tutaj najprostszych tankach. Jak widzicie, polepszamy, tak jak mówiłem. Oraz możemy stworzyć od razu ten najlepszy tank. On magazynuje 32 MB. Nie wiem, co to MB. Nie wiem, co to są wiaderka. 32 wiaderka. Czy 320 wiaderek. Ten 80 wiaderek. Nie, czyli to będzie 8 wiaderek. Czyli 8 sztuk wiaderek. Tak prawdopodobnie. A to będzie 32 wiaderka. Ale potrzebujemy i tak gdzieś jak polepszać je o jeden poziom do góry cały czas. Dlatego też w ten sposób to stworzymy. Więc potrzebujemy i tak czy siak od cholerki liquiductów. A liquiducty, jak wiecie, potrzebują hardened glass. Więc koło się zamyka, tak szczerze mówiąc. Hardened glass, jak widzicie, mamy dosyć malutko. Dlatego teraz potrzebujemy kopyć, chyba że mamy liquiducty od razu. Nie, liquiductów nie mamy. I teraz to są fluid. Fluid. Mamy kilka. I copper. Po bokach. I wyprodukujemy ich więcej. 32 nam wystarczą spokojnie. Teraz takie właśnie tankusie potworzymy. Potworzyłbym na każdym po jednym tanku. Żeby każdy mógł troszeczkę tego magazynować sobie. A to nie jest taki wielki koszt dla nas, więc możemy sobie pozwolić na produkcję tego to dosyć w większych ilościach. I na każdym teraz tym postawimy po takim jednym tanku. Aj, nie wejdą one nam same do eku. One magazynują 8, jak pamiętacie. Na początku nam to spokojnie wystarczy. Powinno tutaj to wszystko ładnie wchodzić, wychodzić i to będzie załatwione taki, jakby taki bufor w razie czego z naszą lawą. Dobra, tutaj też. I tutaj. Jeszcze muszę tylko jakoś omyśleć sposób na wysyłanie surowców radzieckiego do Voida, dokładnie naszego Netherracka,
żeby nam nie zapychał niepotrzebnie systemów i żeby jakichś problemów nam później on nie stworzył. Brakuje nam jednej niestety sztuki. Ach, myślałem, że kurczę, idealnie wyliczę, ale tutaj musiałem oczywiście zabraknąć, więc go dobierzmy. I teraz tak, o, co będzie, jaki silnik będzie tutaj, będzie tutaj zasilany tą lawą? Oczywiście silniki z Thermal Expansion, czyli te Magma Engine, czy jak to tam się nazywa, one są najwydajniejsze. One mają produkcję 180, czyli te Magmatic, one są zdecydowanie najlepsze. Inwarów troszeczkę chyba mamy, tak? Inwar mamy troszeczkę ich. I teraz potrzebujemy wykonać te koła zębate. I teraz od tego zależy, ile wykonamy silników, tak szczerze mówiąc. Na razie wykonałbym 5 silników. Gdyby przydałoby się jeszcze jakiś tank wyprodukować. Oj, z surowcami będzie kiepsko i to bardzo kiepsko będzie. 5 silników, więc 5 tego trzeba by wytworzyć. Teraz połączmy to wszystko razem. Będzie 5 silników, dobra. Tą kwestię mamy załatwioną. Teraz przydałoby się tylko jeszcze tak stworzyć zwykłe. Te. Elektrym nie mamy. Tak był potrzebny lead. Lead już mamy coraz to mniej, więc będzie trzeba już niedługo bardziej się tutaj zastanawiać odnośnie wykorzystania tych naszych surowców pod taką właśnie produkcję, pod taką zamianę. Ale tak samo muszę wreszcie query przełożyć. Jak query przełożę, to problemu większego nie będzie. Będziemy mogli tego produkować o wiele więcej. Hardened glass, 2 sztuki. Dobra, i to trzeba napełnić. Więc tu idziemy, tylko napełniamy to i problem jest załatwiony. Teraz przydałoby się jakiegoś największego tanka stworzyć pod magazynowanie tego. No, nie jest drogi, ale znowu musimy troszeczkę tego lidu wykorzystać. Więc znowu lecimy po lid. Będziemy potrzebować takie 4 sztuki. I Minium Stone, który niestety znowu odesłał się do układu, tak. On się ciągle do układu wysyła. Więc może wykonamy tylko troszeczkę więcej na zapas, żebyśmy mieli na później, bo i tak czy siak to cały czas wykorzystujemy. 20 sztuk, no problemo. Teraz tak o to. Wytwórzmy taki jeden pojemnik. Ale na więcej, jak widzicie, nie mamy hardened glassu. I teraz trzeba go napełnić cieczą. To zabierzmy. Dobra, jak już go mamy, to możemy już wyprodukować naszą baterię. Czyli tą właśnie baterijkę. Później wyprodukujemy taką jeszcze jedną sztukę, gdyż jak mówiłem, ma to być perpetuum mobile prawie że, który ma działać w pełni samemu. Tutaj jest już jeden, dobra. Czyli teraz będę mógł teraz to wykorzystać. Teraz tak o, nasza bateria będzie leżała, silniki będą tu. Tu będzie wyjście od silniku, więc tutaj będzie nasza bateria zamontowana. Wyjście ma mieć u dołu. Tutaj są wejścia. Chyba tak to jest zrobione. I teraz tak o. Montujemy najlepsze kable tutaj. Tutaj nie będziemy oszczędzali na jakości kabli. I montujemy tutaj nasze silniki. Sztuk 5. Nie wiem tutaj jak będzie z wydajnością, ale to zobaczymy już w praniu. Oraz montujemy wszędzie po kolei likwidakty, żeby do tych naszych silników, za wyjątkiem ciebie, tak, u ciebie tego nie będzie można zrobić. Czy tylko z dołu jest wyjście? To się też zaraz przekonamy. Ja tutaj przebuduję troszeczkę nasz układ, ale to wiecie, to będzie taka przebudowa standardowa. Bo mamy już lawę, teraz weźmiemy water. I teraz musimy uruchomić to nasze urządzonko. Tu było trzeba kliknąć danym surowcem, więc klikamy lawą, klikamy. Obróć się wodą. Ma już napełnione i produkuje nam kobla, który ląduje tutaj. I napełnia aktualnie nasz poziom energii. Ale my chcemy, żeby on produkował netherrackty. Więc tak też ustawiamy. Czyli tutaj dajemy netherrackty, są teraz produkowane i tutaj dołem będą rozsyłane. Nie wiem, czy do wszystkich, czy też nie, czy tylko do jednego. Ojojku, nie, to tutaj nie ma lądować. Czekajcie, muszę tutaj luknąć, tutaj gdzieś nie poleciał jeszcze jakiś cobblestone, bo to byłoby przegięcie gitarki.
Nie, jest w porządku. Aha, czyli to przelatuje, ale tyle, ile na daną chwilę wyprodukuje, tyle wysyła. No dobra, niech tak będzie. Teraz trzeba ich połączyć razem. Mógłbym to w ten sposób zrobić, ale nie, nie chcę w ten sposób. Chcę, żeby to było od góry w takim razie i podpięte, no z którymkolwiek. I teraz czy wyjście na ustawić? Tak, tu jest wypompowanie. Teraz na każdym ustawimy wypompowanie surowca. No i zobaczymy, czy to faktycznie nam zadziała tak, jak zaplanowałem. Czy też będę musiał tutaj coś jeszcze pokombinować. Ojejku, nie tak, nie tak, nie tak. Bez shifta, safe mod, kurczaczki. I w porządku. Tylko teraz tak, są tu jakieś tryby? Nie ma trybów. Okej, lawa poleciała. Napełniła każdego troszeczkę, więc silniki się jeszcze nie uruchomią. Aha, z tyłu będzie trzeba jeszcze uruchomić, a czy dać im w ogóle włączenie. Tak w ogóle. Tutaj dajmy jeszcze połączenie im. To też im się przyda. Zamknijmy całość i z tyłu włączniki dla silników sobie jeszcze nam potrzebne, czyli levele. Levelki mamy jakieś dostępne? Lewy nie, nie mamy niestety. Potrzebujemy w takim razie kobla. I przy pomocy kobla możemy sobie je spokojnie stworzyć. Tylko potrzebujemy jeszcze przetworzyć sobie... Aj, jakieś krzyże mi się tutaj proponują. Tak, tak i 5 sztuk. Dokładnie. Na każdy silnik damy osobne uruchomienie, chociaż tak jak one będą oddziaływały na siebie, ale żeby to ładniej wyglądało od tyłu. I teraz każdy z tych silników możemy uruchomić i powoli tutaj prąd zacznie się już produkować. Takie oczywiście tylko założenie. Wszystko wyjdzie w praktyce, jak to się mówi. Jeśli już te silniki zaczną pracować, to będzie, znaczy i będzie ich oczywiście tutaj o wiele więcej, bo musi być przynajmniej tyle, ile jest z tyłu zamontowanych Magma Crusaderów, to będzie można uruchomić już cały system, żeby działał poprawnie, czyli odłączając jeszcze dolny kabelek. Dobrze, i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym tutaj postaramy się to jeszcze jakoś rozwinąć i no, zajmiemy się czymś innym. Możecie mi pisać pod tym filmikiem jakieś propozycje, co tu mógłbym jeszcze stworzyć, jakie Wy macie propozycje, co Wy tutaj widzicie, co można tutaj by wykonać, takich bez większych problemów. No i oczywiście nie zapomnijcie o łapeczkach, bo jak wiecie, YouTube teraz tego wymaga od nas niestety. To dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To papa wszystkim!